Witam Państwa w kolejnym filmiku. Dzisiaj Wam pokażę, jak robię wzory na naklejki wycinane platerowo. Myślę, że tutaj będzie potrzeba więcej niż jeden filmik, żeby wytłumaczyć do końca, jak się robi takie wzory do takich naklejek. Tutaj Jamie zapytał mnie, czy mogę mu zrobić coś w tym stylu, taką naklejkę, tą górną, już tak powiem, to DIY Estimated 2016. Tam 2016 Transporters. Mówi, że jego plotter jest mały i nie może zrobić większej naklejki, a poza tym no, jest to całkiem ciekawy wzór jak na vana tuningowego czy stuningowanego. Więc spróbuję mu zrobić lepszy wzór na większą naklejkę i zobaczymy co powie. Spróbuję tutaj zrobić jakiś lepszy wzór, spróbuję użyć innych ściąg, innych czaszek. Oczywiście czaszki to tutaj wszyscy w Anglii lubią, jak to są czaszki z Punishera. Zobacz, co mam. No i powinno być. Chociaż jeszcze mogę znaleźć inne czaszki, jakie wcześniej miałem. Punisher Skull, jakiś skull inny, ale to nie jest zły rozmiar. Takich wzorów czaszek to powinno mieć sporo. No i to są jakieś inne. Jakiegoś innego klienta. Tu jest coś w tym stylu. Jakieś EPS-y. EPS. To nie. Skon. Też to gdzieś widziałem. Skull and Ghost. To raczej pani Sherry najbardziej tego pasują. Skon tablet. Skull Bones. To taki stary plik. A, to szablon był. Dobra. Zróbmy tak. Weźmiemy sobie Punishera. I może zrobię dwa Punishery. Jeden w lewo, drugi w prawo. Nie, to nie pasuje, bo to jest niesymetryczna, jakaś taka bardzo lepsza. Tak jak on to tutaj ma. Weźmy sobie, napiszemy tylko cały tekst. Potrzebuję i caps locka włączonego transporters podgląd, dobra. Wszystko pasuje, teraz to z wielkością mniej więcej poustawiam. Tego pięknego zdjęcia już nie potrzebuję. Damy sobie to na środek i zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Może zacznijmy od transporters. Tak, no na pewno trzeba sprawdzić, czy nie popełniłem żadnego błędu ortograficznego, bo mi się to często zdarza. Transporters. Dobra. DIY, czyli zrobiony samemu, czy tam tuning wykonany samemu. Znajdźmy jakąś ściągę fajną na to. Do tego transportera szukałbym właśnie takiej ściągi blokowej, że tak powiem, takiej grubszej. No, bo może nawet taka będzie pasowała. Muszę się dobrze zastanowić, co mu pokazać, bo jeśli mu pokażę kilka wersji, to on będzie miał ciężko wybrać. I gdy, bo to taki człowiek jest, że jak mu zrobię już tą naklejkę, to on może stwierdzić, a nie, może tamta co była druga, jakaś inna, ten drugi wzór, co zrobiłem, że będzie dla niego miał większy sens, czy coś takiego, więc
Więc muszę uważać. Co my tu mamy z dziewczynki? No w sumie jest to niemiecki samochód. Ale to jest nieczytelne. Takie transporter, taki siaki. No to jest bardziej taki właśnie jakby transformery w coś w tym stylu, więc mi by się bardzo to podobało. Taka czcionka, jeśli chodzi o transportery, może DIY, a Estimated i 2016 zrobiłbym inną czcionką, ale zobaczmy co jeszcze mamy. Play Pretend oczywiście do wszystkiego pasuje jak dla mnie. Ze Star Warsów, no to nie będę używał tej czcionki. To jest miałkie. Unit Space jest też całkiem ciekawy. Ale dajmy tutaj Play Pretend. Czy ta czcionka. Oczywiście, jeśli co macie jakieś uwagi, to piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw, co wy o tym sądzicie. Czy to ma być taka czcionka, czy inna czcionka, czy w ogóle jest to pomysł, znaczy zły pomysł, czy to jest DIY, żeby było czytelne, to sobie wezmę czcionkę. A może szablonowa czcionka, jakby to wyglądało z szablonową? Szablon mi się kojarzy właśnie z takim DIY-em. Estimated. Tutaj raczej bym dał obydwa w jednej linii. Taka jest ładna, ale nie pasuje. DIY, ale nie widać, że to jest DIY. To też nie widać, co jest napisane, co to za skrót jest. Taka jest fajna. Civic Estimated, no jest ciekawe. Robi się ciekawie. Oczywiście nic na to nie poradzę, że tu jest jakieś DIY, jakieś czachy mają być, więc może to sobie skopiuję. -4 minus 28 i 4. Czy to w ogóle ma sens? Ja się to nie widzi za bardzo. Zróbmy to w ten sposób. Przeciągnę na puste tło. Teraz jest kwestia, jak duży może, czy jak szeroki może być ten transporter. A jak to jest tylnia szyba, to raczej by pasowało coś w tym stylu. No i zbyt się go musiał zapytać, czy takie może być, czy to ma być jeszcze zmieniane, ale z punktu widzenia jaki on ma budżet, takie bym to już zostawił. Zwłaszcza jeśli to ma być większe, więc nie będę się tu z gościem szarpał o to. Tylko teraz sobie to wyrównać, taka kreska tu mam, jak tylko za środek złapię, to się przyciągnie do tej linii.
ten sposób i ewentualnie czaszki, a też środkiem do tej linii. Tak to zostawię, myślę. Szerokość, wysokość 930, prawie metr na 30 cm. To powinno być w sam raz. I teraz tak, to jest dopiero wzór, który można komuś pokazać do zaakceptowania, ale nie nadaje się to do wycięcia, ponieważ ploter, który mam, a jest to Craftek 7060, on potrzebuje coś w tym stylu, tylko zewnętrzną linię i to jeszcze tak zrobione, żeby był tutaj włosowy, bo ja wycinam naklejki w ten sposób, że daję Ctrl P i tutaj wybieram sobie swój ploter i wtedy mi to zaczyna wycinać, znaczy tam Ctrl P, pogląd do druku, wtedy jeszcze muszę ustawić na folii, jak to będzie rozmieszczone. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ja tutaj kliknąłem scal czy też spawaj, dlatego że tu są takie linie. Jeśli bym to tak zostawił, ploter to wytnie w tym miejscu, a my chcemy, żeby to był ładny jeden kawałek. Więc Ctrl Alt, żeby zaznaczyć wszystko i zespawać, i wtedy te linie znikają i to jest jedna całość. Tylko trzeba uważać, przepatrzeć się, czy tutaj na przykład w zderzeniu coś nie zniknie, czy tu w dwójce to małe coś. Jeśli się zespawa, czasem wychodzi różne kwiatki wychodzą z tego. I tak bym to zostawił. Może tu jeszcze dam białe tło, żeby to na tym tle, żeby na tym tle to pokazać ten wzór do zaakceptowania. Może w taki sposób, albo nawet może szersze. Mniej więcej na środku. Tak bym to zostawił. Wyślij, eksportuj JPG. Jamie. Eksportuj. Teraz to wielkość tego to na przykład 1000 pikseli. Czy 1111, bo się łatwiej pisze. I mam to teraz w JPEG-u na pulpicie zapisane. I tak mu to pokażę do zatwierdzenia. Bardzo jestem ciekaw, co ty myślisz, czy to się do czegoś nadaje, czy też tak samo robisz, czy tak byś chciał tak robić. Daj znać. Dziękuję bardzo. To było na tyle w tym filmiku. Pozdrawiam.